Wasza wysokość. Poczekaj, jeszcze 10 fajrant. 10? Czego? Ćwiczeń. Jakiś czas temu też ćwiczyłem. Możliwe, że odczułeś to, gdy byłeś na powierzchni. Chyba poczułem. To był zupełnie jak trzęsienie ziemi. Cóż, ostro daję sobie w kość. Bez wątpienia. Przepraszam, ale czy jest jakiś sposób, aby wywołać większe trzęsienie ziemi? Pytam z pewnych powodów. Jest jeden sposób, ale sprawa jest z góry przegrana. Od miesięcy staram się namówić tych gnojków. Poddanych, aby zaczęli ćwiczyć, pracować nad sobą, rozwijać się. Oni tylko siedzą, jedzą i baletują. Czysty hojdowiec. W dodatku szczury żyją tylko jeden rok. Cóż, matka natura to mądra kobieta. Musi być jakiś powód. Oczywiście, że jest. Przewaliła nas. Jest takie stare indiańskie przysłowie mówiące: lepiej jest siedzieć niż stać i lepiej leżeć jest niż siedzieć. Jednakże dopiero masz święty spokój, kiedy wykorkujesz. Wolę jednak podpisać się pod tym, co powiedział kiedyś Woody Allen. Nie chcę stać się nieśmiertelny dzięki moim dokonaniom. Ja po prostu nie chcę umierać. Punkt dla ciebie. Więc uważasz, że te wszystkie treningi przedłużą twą egzystencję? Ja to wiem! Stwierdzają to liczne badania. Kasety wideo? Świetnie! Mam odtwarzacz. Przyjrzyjmy się im bliżej. Byłem jeszcze pacholęciem. Morsio był moim bohaterem. Nauczył mnie wiele o potrzebie dzielenia się z innymi. Muszę mieć coś, jakiś bodziec, który skłoniłby ich do zainteresowania się gimnastyką. Ile razy można wałkować ten sam scenariusz? Pomożesz mi przywrócić formę moim szczurom, czy nie? Musimy dać im jakiś dobry przykład. Rośnie. Zaiste! Rośnie! Dzięki za wstrząsy, królu. Okej! Teraz jako zdrowe szczury możemy zacząć ostro imprezować. Ojcu, coś nam się odczuwa, ale... Dzięki za wstrząsy, królu. Okej! Teraz jako zdrowe szczury... Work it out. Shake it. Don't break it. It took your mom and dad a long time to make it. And two, and three, and four. But keep rocking and you don't stop. I love the way we do the hip hop. And one, and two, and one, two, three, four. Yeah.
Jak ja go wyciągnę? Gdybym tylko mógł go uwolnić, ale to wymaga na pewno jakiejś skomplikowanej techniki kruszenia lodu. Jak ja go wyciągnę? Cóż za przepiękny dzień! Morze Martwe jest tak gęste, że bez trudu... To najfajniejsze szczypczyki, jakie w życiu widziałem. Mam zamiar je sobie przywłaszczyć, bo w głębi duszy czuję, że wkrótce bardzo mi się przydadzą. Co ty tam tak sterczysz? Ja nie jestem stąd. Myślałem, że Morze Martwe jest... Pewnie. Jakim cudem znalazłeś? To wynik prób. Kurczę, tu jest ciemno jak... Bardzo ciemno. Muszę uważać. Różowa pantera na czele wyprawy speleologicznej. Przecież to się kupy nie trzyma. Albo ktoś włączy światło, albo nigdzie nie idę. Mam się zabić, żebyś zrozumiał. No proszę, to wygląda jak kartka z mojej księgi wiedzy. Nic nie mówiłem. Staram się dotrzeć do czegoś bardzo małego, co jest wciśnięte w tą ścianę. Co to takiego? Nie wiem. W takim razie po co ci to? Ponieważ chcę zostać kiedyś znanym archeologiem. To może być moje pierwsze wielkie odkrycie. Czemu tak uważasz? Zwoje z nad Morza Martwego odnaleziono na wschodzie. Kurczę, nie mogę dosięgnąć. Spróbuj tym. Dzięki. Nie mam mowy, mogę sfajczyć sobie ogon. To narzędzia wysokiej klasy, ale nie potrzebuję ich. To narzędzia wysokiej klasy.
Hej, popsujesz sobie wzrok. Wypróbuj te gogle. Wreszcie jest z ciebie jakiś pożytek. Dziękuję ci za okulary. Wreszcie jest z ciebie jakiś pożytek. Dziękuję. Tak, mam go! Co to takiego? Nie mam pojęcia. Szczypce. Muszę być teraz bardzo ostrożny. Stary, ale akcja! Chyba mnie przegrzało. Mam jakieś dziwne jazdy. Dzięki za wysuszenie tego bajora. Mogę teraz pójść do domu. Pozwól mi okazać wdzięczność. Jest twoje, koleżko. Wow, ale wielkie jajo. Dokładnie tak. Waży swoje. Zapyta, jaki jest najlepszy ptak? No, wspomnij moje słowa i odpowiadaj tak! Poznaj Strusia, tak! Czyli mnie! Poznaj Strusia, tak! O, latający ptasi ród nie dorówna nigdy mnie! Bo czy ktoś ćwiczy boks tak jak ja? Raczej nie! A oto w narożniku widzimy mierzącego 2,5 metra wzrostu i ważącego ponad 130 kg strusia! Kto podejmie wyzwanie? Poznaj strusia!